Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzelinie wakacje trwają na całego. Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią udaliśmy się z kamerą do biblioteki, żeby zobaczyć, jak najmłodsi mieszkańcy naszej gminy bawią się spędzając tam lato. Zastaliśmy dzieci, kiedy akurat pod okiem panny Anny Schlosser bawiły się w Indian. Oczywiście wszyscy mieli na twarzach barwy plemienne, a na głowach kolorowe pióropusze. W bibliotece dzieci uczestniczą w zajęciach ruchowych, plastycznych i zawsze nauczą się czegoś ciekawego. Dziś w programie było m.in. stworzenie indiańskiej łąki z papieru i bibuły, czy nauka tradycyjnego tańca wywołującego deszcz.